Lecimy na wodę, mam nadzieję odkrywać nową pasję. Zobaczymy, jak Marcinowi wyjdzie. Dzień dobry na Samui. Dzisiaj pierwszy raz nie używałem klimatyzacji, tylko miałem otwarty balkon. Piękna bryza z nadmorza. Mega spanko. I nie ma komarów, o dziwo. Idziemy zobaczyć i poszukać Lindy i młodego. Bo poszli chyba na plażę z samego rana. Jest 7 rano. Muszę ich zawołać. Zaraz jedziemy na kite spot. Popływać. No raj, padało, znaczy kurczaczki mamy nawet, koguta, który mi tu rano piał. O, i idziemy na plażę. Tak to ja mogę mieszkać. Wszystko puste, niestety. O, wszystko na sprzedaż. No ale niestety, niestety. Teraz są bardzo dobre ceny i idealny moment na to, żeby zakupić jakąś nieruchomość. Więc jakbyś coś chciał kupić, to daj mi znać. Zawsze pomogę. O, tak. I jesteśmy. Wow. Komu buchnąłeś, Alek, zabawki? Co? Czyje to zabaweczki są? Ale fajnie, co? Ale fajnie. Okej, okej. Okej. No, super jest, co? No tak. Super, super jest. Będzie słoneczko. A my idziemy od drugiej strony, tam będziemy jechać na kajta, więc tutaj nie będzie w ogóle wiatru dzisiaj. So many times you worry about your everyday. You lose your time for your worries, but you forget about your way. So don't give it up, pulling yourself together and fight for your everyday. So don't give it up. Jesteśmy w domu. To jest nasza hacienda. To jest nasze miejsce na ziemi. Tak. Zobaczcie, tutaj czekają następni kursanci. Najlepszy sport do nauki. Syn mnie tutaj pcha, żebym wszedł do wody. Normalnie mnie wypycha. Tak, są znajomi. Jest Marcin, który będzie jutro uczył się kajta. Może namówię go na dziś. Tak, Marcin, idziemy jutro do wody? Będziemy się uczyć, tak? Może nawet dzisiaj. Dobra, dobra. Ja jestem gotowy. Okej, jesteś gotowy. Jeszcze godzinka i lecimy na wodę. Ekipa się zbiera. Coraz więcej kajciarzy. Zobaczcie, tam Jane z Philem właśnie będzie ćwiczyć starty z deską. Pięknie. Piękny dzień. No i co, startujemy kajta, zaczynamy lekcję. Prawda? Startujemy kajta, zaczynamy lekcję. Jak student się czuje? Lecimy na wodę, mam nadzieję odkrywać nową pasję. Zobaczymy, jak Marcinowi wyjdzie. Myślę, że to proste w jego wykonaniu będzie i... Słuchajcie, dzisiaj realizuję swoje kolejne pragnienie, marzenie, plan. Na Samui czeka na nas Marcin, którego marzeniem jest nauczyć się pływać na kajcie. Będziemy mieli świetne warunki przez te kilka dni, więc myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Zobaczycie, jak nauka mu idzie na jego kanale. Mieliśmy pierwsze zajęcia. Po 3 godzinach mój kursant już stał pierwszy raz na deskę, więc poszło nam mega, mega sprawnie. I jutro będziemy kontynuować. Mamy przepiękny dzień, więc idę jeszcze popływać. Zobaczcie sami w ogóle, fajnie jest. No i co? Ja na razie za lekki wiatr, żeby porządnie polatać, ale zobaczcie, jak to wygląda.
So many times you worry about your everyday. You lose your time for your worries, but you forget about your way. So don't give it up, pull in yourself together and fight for your everyday. So don't give it up, realize yourself forever and pull in your life in the right way. Don't give it up, don't give it up. So don't give it up, don't give it up. A teraz nagrodę buziak od żony. No, ej, this is not kiss. Ama! 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 Jesteśmy na najlepszych nudlach na Samui. Pokażę wam, jak to wygląda. Zawsze tutaj przyjeżdżam w przerwach na szkolenie. I robią tutaj naprawdę najlepsze nudle za 50 bat, ale teraz jest oczywiście połowa ceny dla tajskich rodzin. A i tak to wygląda. Sawadika. Sawadika. Zobaczcie, i coś takiego kosztuje 50 bat. A mówimy, co chcemy mieć w środku. Ja zazwyczaj mówię, że wszystko, no i to jest wielkie. I to 50 bat kosztuje, jest przepyszne. I tam pani ma kocioł. Zobaczcie, pójdziemy z tej strony. Pani mnie lubi, więc mogę tutaj pokazać. Tutaj macie, zobaczcie, ja tą czarną będę jadł. Tutaj macie rosołek i tam jeszcze dogotowują różne rzeczy. I tutaj jest kolejny. I tak wygląda cała kuchnia z backstage'em. Okej. A z zewnątrz wygląda to, już wam pokazuję, tak. Tak, zobaczcie, dużo ludzi. Mimo tego, że jest COVID i większość restauracji jest pozamykana, tutaj jest naprawdę sporo ludzi. Tutaj można jakiś barbecue sobie zamówić. No jak będziecie gdzieś niedaleko naszej szkółki, Mahalo Kite School, czyli Shiva Beach Club, to możecie przy drodze na zakręcie szukać czegoś takiego. O. I tutaj na pewno dostajecie najlepsze nudle na Samui. A wiem, co mówię, bo nie jestem wielkim fanem nudli. A tutaj jak przychodzę, to nudle, no i oczywiście papaja salat. Ale widzę, że nie ma tej pani, która robiła mi zawsze papaja salat, więc nie zamówiłem wyjątkowo. Myślę, że tam może robią, ale nie wiem, nie będę ryzykował. Tu zawsze była najlepsza papaja salat i tu były zawsze najlepsze nudle. Teraz zostały chyba tylko nudle. Tak, i zobaczcie, Aleksik. I zaraz będziemy jedli. Okej. Okay. You can ask baby what is that. Linda się pyta, że nie wie, co to jest, ale ludzie kupują. Ale mi się wydaje, że to są owoce. Baby, I think it's a fruits. Fruits. Say it again, I wanna have this on video. I say you don't like to eat my food. Why I don't like to eat your food? Hmm? You always do when you live in Poland. No. Because of the noodles? I just love noodles over here. What can I do? Hmm? Linda jest wściekła, bo zazwyczaj nie jem nudli i mówi, że po prostu nie lubię jej jedzenia. Tak, a tutaj przyjechałem i od razu nudle sobie zamówiłem. Pasz, Alek, pasz. A, zupa. Zupa, patrz jaka zupa, no. Zobaczcie, wieczorek, właśnie skończyliśmy sesyjkę. Lądują wszyscy kajty. O! I zobaczcie, jak w Afryce mamy bawoła. O, ale duży.
Baby, she sings so well, yeah? Nice food? Jesteśmy w Nakon, w Naton Pier. Jest mega, zachodzi słońca. Pewnie widzicie za mną, jakie piękne kolory. No i pani śpiewa przepięknie. Ja spędziłem 5 godzin dzisiaj na wodzie. Pewnie zaraz zobaczycie, albo już widzieliście, co tam się wyprawiało. Piękny dzień, piękne zakończenie dnia. Muzyczka, chill. Zobaczcie, no, trochę osób jest.